cisza, spokój. Nawet cugi stoją i na ptoki śpiewają. A Jowo z Witą 9 kwietnia 2023 roku, w niedziela, wielkanocno. Jademy na rajza. To już jest zapora goczałkowicko. Mam zamiar dzisiaj ją objechać w celu kaszobrania. Problem jest taki, że mi przeszkadzają ludzie w kaszobraniu i nie mogę tego zacząć. Coś mi się tam mruczy. No, Jerzech w Wiśle Wielki. Tajś tam podobno jest też. Tego na Wale Goczałkowickim, by tyle mogę powiedzieć, nie szukałem, bo tam było tyle ludzi. No jest niedziela, Wielkanoc, więc nie ma opcji, żeby tam nie było ludzi. Tym bardziej, że jeszcze nie leje. Cosik tu syczy, chyba ten transformator tak syczy. Nie filmuję z GoPro, chociaż tą GoPro mam przy sobie. Słuchajcie, nie odpalo się. Powinna się lampka tutaj zaświecić. Nic się nie świeci, słuchajcie. Chyba nasz to jej kres. A szkoda, bo mam nowe akumulatorki do nich. Ktoś napisał, że cash ma wisieć. A les pod. I właśnie go widzę. Tutaj go tu leciutko przymaskowo. Jest. Tylko jak to się teraz łatwiej. Aha, tak. Jest coś takiego. Co my tu mamy? Mamy to miazga. Tutaj się nie wpiszemy, słuchajcie. Wszystko mokre jak diobli. Ale też. Nie widzicie tego, kurde. O, teraz. Ale cash jest. Także roba go naszał. Wpisać się nie wpisze. Nie ma szans. Mokre to jak pirun. Wszystko tu w środku. To czarne to jest podobno papier. Czyli znaczy się, że to jest nieszczelne. A szkoda. Dobra. Jademy dalej. Widzicie wiarę, że to tu jest? No, jest wód. No to nadal Wisła Wielko. I nadal z telefonu chyba mi moja kamera już nie przeżyje. Chyba nasze wiejkres. Spotkałem pana Staszka z Czechowic, także nie tylko ja jeżdżę święta, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień Wielkanocy. Ktoś by powiedział, roba, a sieć w chałupie, a jedz, a maszkeć, no nie ma takiej opcji. Jo, nie jestem z takich, żeby siedzieć w chałupie i żlić. Pan Staszek powiedział, że on pojedzie, ale jedzie właśnie ten obiad spolić, także jest też dobra metoda. Pozdrawiamy oczywiście pana Staszka, jak ogląda. Więc no trzeba się ruszać, nie ma rady, trzeba się ruszać, bo człowiek no zdziadzieje, jak się nie będzie ruszał.
Ktoś powie, no święta, no rzeczywiście, święta z rodziną powinno się być, ale ja jestem z rodziną cały czas, nie tylko od święta, więc tak to wygląda. Dobra, no szkoda, że mi to GoPro padło, bo byłaby fajna relacja, a tak to jedno z mobilnioka. Dzisiaj, no i jutro też. No powiem wam tak, że tutaj znaleźć kesza wcale tak łatwo nie było. Dopiero za drugim podejściem się udało. Według opisu on miał wisieć, ale wisieć na tym drzewie od sierpnia 2022 roku nie został znaleziony przez nikogo. Ja jest pierwszy, który go znalazł. I on faktycznie ma wisieć, a nie leżeć w tym, więc wisi, ale kaj to już nie powiem, chociaż można się domyślać, no ale nic z tego, w tej okolicy jest, tyle mogę podpowiedzieć, ale reszty się nie dowiecie. Dobra, jadę do następnego. No tu to było ekspresowe znalezisko. Za znakiem. Fajnie. Jest magnetyczny. Był logbook w środku. Widzicie go. I fajnie, fajnie wkomponowany. Na pewno go nic nie weźmie. No tak, cache jest pilnowany tutaj. Nie ma co. Jest strażnik. Kocik. Kocik. Cii. Nie bój się. Boi się. Dobra. Zostawimy go. Pilnuj tu tego kesza, żeby go nie ukradli. Widzicie? To jest właśnie tak zwany logbook. Z jednej ręki to się trochę czula. To nie w takim pojemniczku. Jest tam ruba wpisany już. A teraz wam pokażę, jak to jest. I widzicie, jest to w takim to pojemniczku. Wkładali to po prostu tu. Więc ja też tak zrobię. Co być? Aha, bo jest patyk. No. I co? Jest w środku. Widzicie? O. Widzicie? Kaj go ukrył. Tutaj był. Nie, ja tutaj idą z powrotem. Tak go było widać. No, a podpowiedź to był znak. Znak tras rowerowych. Słuchajcie, kolejny cache podobno znajduje się na terenie osady Białogród. Z tym, że dzisiaj mamy pierwszy dzień Wielkanocy, więc jest to zawrzyte i tam po prostu nie wlezymy. A chciałbym tam kiedyś jeszcze wyjść, między innymi odwiedzić to miejsce, bo nigdy tam nie był. No jest pies puszczony, także nikogo nie ma, auta są, ale ktoś tam pilnuje. Pewnie jakby było otwarte, to by była brama otwarta, jest zawrzyto. Więc odpuszczymy tego kesza i kierujemy się na następny plac. Przy poprzednim żech nie filmował, bo było dużo ludzi, tutaj możemy przeczytać, co to jest ten Białogród. Ja, jak ktoś chce poczytać, to niech se to zatrzymie. Nie będziemy dzisiaj tam ludzi stresować. Jest święto, mają też prawo do odpoczynku, do świętowania, więc jedziemy dalej. Widzicie gościa? Jak kesza fajnie ukryli. Kubańcy.
ale nie pokorzymy okolicy. Tak. No to mamy już godzinę czwartą. Także cisniemy dalej. No i jestem w strumieniu i lekki szok, że doznał. Jechałeś na jakąś trasę, o kurde, na jakąś trasę 44. Ja nie mam pojęcia, co to w ogóle jest za szlak. O, coś się dzieje w okolicy, kurde, straże się wołają. Dobra, jadymy na następne kesze. Widzicie go? Jest ukryty, jest, cicho tam mamy. Tadam, mamy go. Czy widzicie tutaj coś podejrzanego? Gdzie jest kesz? Gadnij. Tu? Nie. Kesz jest. Tu. No, powiem wam tak, że ja w życiu nie wiedziałbym. Nie wiedziałeś nigdy, że w strumieniu jest zamek. Powiem szczerze, że jestem w lekkim szoku. I to jest właśnie ta zasada, ten geocaching. Zamek w strumieniu widać, że jest w remoncie. Coś tu się dzieje. Cache jest tam kajś, w tamtym rejonie. Problem jest taki, że dwa chłopy tam stoją i go widział ten cache. Dwa chłopy tam stoją i debatują. No, zamiast się chycić roboty, nie? No i co? A ja będę musiał poczekać, aż te dziady stamtąd pójdą. Bo zasada geocachingu jest taka, że oni się nie mogą dowiedzieć, że tam jest. Mugole. Tak, no to są my na starym moście kolejowym w strumieniu. Tam widocznie jest chyba rok, i to wszystko się odbywało. Nie widzę. 1910. No to nieźle. Jeździła tutaj kolej wąskotorowo. Zresztą widać, że to jest most kolejowy. Widzicie, nawet w takich rzeczach się ukrywa. W słupie. Jest, jest. Tutaj mało kto wie, ale w Zabłociu mamy też zakład górniczy Korona, czyli związane jest to z solanką zabłocką. Jest sól zabłocką, bardzo dobrą zresztą. Tutaj widać... No są odwierty, tak. Właśnie widać te... Co tutaj pompie ta solanka. No tutaj ten budynek trochę zaniedbany. Ale rzeczywiście jest zakładka i robi się ta sólka, się ją wydobywa. Warto o takim czymś też wiedzieć. No to już jest przy Kaiser Ferdinandowej Nordbanie. To jest właśnie ta bana. Tam jak widzicie, to jest kierunek Zebrzydowice. Chociaż nie do końca, bo tamty ostatni glejzy, te co są z tymi jasnymi logrami, to jest kierunek Wisła. Albo też i Cieszyn, jak to woli. A tutaj mamy kierunek albo Katowice, albo Trzebinia. A najprędzej są Czechowice-Dziedzice. Nie licząc oczywiście Zabrzega i naszych terenów. Zastanawiam się, czemu tutaj taki beton jest. Czyżby tu kiesi coś było? No, skoro jest beton, to na pewno coś było. Myślałem jeszcze, żeby zajechać na wał, ale żeby ten pierwszy kiesz tam jednak znąć, bo ja wiem, że on tam jest, tylko tam było dużo ludzi. No a tam będzie ciężko, tam może kiedyś podjadę w tydniu,
nie mam tam daleko, bo na 3 km, a już też jest trochę cima, więc nie chce mi się tam za bardzo jechać. No a też jeść mi się chce, bo no niestety pierwszy dzień świąt i wszystko mamy pozawierane. Chociaż jakoś żabka tam kiedyś była otwarta, ale co by tam pomyślał, nie? No i szkoda, że te moje GoPro nie działo. Zobaczymy, co jeszcze w chałupie się tam będzie. Spróbuję ją jeszcze odpolić inaczej trochę, ale no jeżeli nie będzie działać, no to lipa. Trzeba będzie pomyśleć o nowej. Problem jest taki, że mam nowe akumulatorki do tej kamery i trochę tak byłoby głupio. No i co to tu jest? Byłoby głupio szkło. Byłoby głupio po prostu kupować nową kamerę, a i mieć nowe akumulatorki i nie pasowałyby. Czyli najlepiej by było po prostu kupić taką sama, nie? Żeby te akumulatorki pasowały, nie? Ale to jest temat na dalsze przemyślenia, na dalsze zmartwienia. To jest nic, bo najważniejsze jest to, żeby realizować, żeby jeździć i żeby być z tego zadowolonym. Rozgodołek się zaś, ale słyszycie to? Wiosna w całej okazałości, słuchajcie. Dobra, nie będę się już smolił w takim trochę niebezpiecznym miejscu. Jadę do domu. Jeszcze jeden cache jest między Landekiem a Chybim, ale ja już go mam znaleziony. Nie filmuję też wszystkich takich rajzów. Czasami jak jadę autem i wiem, że są cache, no to też je szukam. Ale tego nie filmuję, bo to by musiał zupełnie osobny kanał powstać chyba na ten geocaching. Także no tego jest tysiące w okolicy, więc więcej jak słupków prusko-austriackich, zdecydowanie. Może tyle samo co i słupków TK, bo tych to jest też tysiące. Nie pokazuję tego wszystkiego. A dobra, nie będę godał, jadymy. No to Jerzech w lesie. Ja już tu kiesi był. Jest tutaj cache. Nie widać. Widać, jest ciśnięty. Tak więc fajnie. Dobra. No to już jest całkiem cima. Już jest u swoich. Chociaż u swoich żyje cały czas. Tutaj widać słupek TK pofarbiony na czerwono. Jakąś drugą tu zrobili. Jest on zagrożony. Jest mój rower oparty. Jest cisza, spokój. A to oznacza, że trzeba jechać już do domu. Widzicie, jaki odblaski. O, tu się mi jeden nawet przesunął. O, teraz je. Ten też się mi tu przestawił. Ale śpierunie. Podziwiajcie się, jak idzie. No, żeby to tak lepiej wyglądało, ale to ma nie wyglądać. No to mu przede wszystkim dawać bezpieczeństwo. Zakopałem się ostatnio teraz do błota. No ale nie ma takiej tragedii. Dobra, nie będę dużo godał. Ponad 60 km mamy. A więc z granicy Bronowsko, Zabrzesko, Ligocko, Landecki. Żegnam was, godając wam, czymcie się i do zaś.